drugiej w szkole w Przyłębkowie. Tak. Możesz mi powiedzieć, jak masz na imię? Marek. Marku, gdyby ci teraz powiedziano, że możesz się zamienić jako członkiem szkoły, której w drugiej klasie nie ma nauki, co byś wybrał? No, zostałbym tutaj. Zostałbyś tutaj. Czyli boisz się uczyć z naukami? Tak. Dlaczego? No, bo są dodatkowe rzeczy, można pisać, można kolorować, można grać, jak pani pozwoli, jak można głowa. Czyli fajnie jest z netbookami i mile ci się chodzi do szkoły, w której są netbooki? Fajnie. Uważasz, że to jest nowoczesna szkoła dzięki temu? Tak, uważam. A gdybyś miał swoim kolegom z innych szkół doradzać, czy powinniś do takich z netbookami, czy takich bez, to co byś powiedział? Może byś iść do tych netbookami. Tak. A co najbardziej lubisz na zajęciach z netbookami? Grać. A ty jak masz na imię? Justynko. A ty co, wolisz szkołę z netbookami, czy wolałabyś bez? Szkołę z netbookami. Też? A co ci się najbardziej podoba w netbookach? Gry. A ty masz jakieś ulubione? Bisielet. I co jeszcze? Takie kolorowanki. Pinball. Powiesz mi, jak masz na imię? Justyna Kry. Justynko, a jak jest u ciebie? Wolisz z netbookami czy bez? Z netbookami. Z netbookami. A ty masz jakieś ulubione programy albo gry? Mhm. Jakie? Mhm. Rozumiem. A w trzeciej klasie, jak już będziesz, to chciałabyś dalej z netbookami się uczyć? A w czwartej? Mhm. Dziękuję ci bardzo. Ja. A ty jak masz na imię? Adam. Adasiu, a jak to u ciebie? No. Lepiej z netbookami czy lepiej bez? Lepiej z netbookami. Wolisz z netbookami, tak? A ty co najbardziej lubisz w tych netbookach? Lubię pisać, grać. No ale wiesz, pisać można też w zaszycie. To co, wolisz w netbooku? Wolę. Czemu? Przykład, można na klawiszach pisać, w zeszycie trzeba ręką. No rozumiem. A jakbyś miał wybór, to byś poszedł do takiej szkoły z netbookami, czy tak. A innym kolegom byś co doradzał? No proszę, do szkoły z netbookami. Rozumiem. A jak twoi rodzice cieszą się, że masz netbooka w szkole, czy narzekają? Tak. Cieszą się? Super, a co mówię? Że jak będzie wybrany programowanie dobre, to że będziemy się chodzić z plecakami takimi ciężkimi. No rozumiem. A chodzisz z plecakiem? Tak. Rozumiem. Dziękuję bardzo. A wiecie dzieci, że to, że ja nagrywam wywiad z wami na telefonie komórkowym, to oznacza również, że na przykład na waszych netbuczkach każdy z was też może nagrywać wywiad? Nie. I to takie z kamerką? Próbowaliście kiedyś nagrywać na wywiad? Tak? Dzisiaj. I co nagrywałeś? Ja? No. Nagrywałem z siebie, jak mała do kamery i kolegę jak pisze na kamerę. Rozumiem. I udało się? Udało się i zamiętałem. Fajnie, super. Dziękuję ślicznie.